Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku dokończymy historię amerykańskiego logotypu teleturnieju Wabank, czyli Jeopardy. Ostatnio skończyliśmy na roku 2009, teraz zaczniemy właśnie od roku 2009, a ściślej rzecz ujmując od sezonu 2009-2010, który był 26. sezonem tego teleturnieju. No i jak widzicie na zaistniałej grafice, jego logotyp w tamtym czasie wyglądał następująco. Górny rząd od lewej strony, sezon 2009-2010, logotyp wyglądał tak. Potem mamy sezon 2010-11, lekkie zmiany, no ale generalnie napis ten sam. Sezon 2011-12, to więcej czerwieni. 2012-2013, również zmiany w tle. 2013-14, sezon 30, podpis 30 rocznica, no a w tle kula ziemska, ściślej rzecz ujmując ta część kuli ziemskiej, gdzie mamy Stany Zjednoczone. No i jakaś łuna w tle, jakaś zorza, tak coś w tym stylu. No i kończymy górny rząd, przechodzimy do rządu dolnego, no i w dolnym rzędzie, od lewej strony mamy sezon 31, lata 2014-15. Następnie mamy sezon 2015-16, tutaj mamy zmianę koloru napisu Jeopardy z takiego srebrnego na niebieski. Do srebrnego napisu wrócono w latach 16-17, sezonie 33. Wtedy było takie morze, tak jakby. Następnie mamy sezon 2017-18. Następnie 18-19, tak to wyglądało. Sezon 2019-20. No i tutaj jest sezon 19-20. Mamy takie samo logo, takie samo tło, jakie zostało wykorzystane w polskiej wersji Wabank w czasach Przemysława Babiarza między rokiem 2020 a 2024. Dokładnie takie samo tło było u nas wykorzystywane w epoce Przemysława Babiarza przez te jego 745 odcinków. No i teraz już wiecie, że to pochodziło z sezonu 3 numer 36 z lat 2019-20. Następnie mamy sezon 2021, pierwszy, w którym zabrakło Alexa Tribeka, ponieważ niestety zmarł w roku 2020. Co dalej, jeżeli jego odcinki były emitowane jeszcze przez jakiś czas, a potem na jego miejsce weszli gospodarze zastępczy. No i wówczas mamy logotyp Jeopardy, tak jak widzicie, z kulą ziemską w tle, z takim kosmosem tak jakby w tle. No i to logo zostało wykorzystane właśnie u nas już w czasach Radosława Kotarskiego, które dopiero się zaczęły. No, ale w każdym razie, no, logotyp taki jest. Następnie no i mamy ostatnie logo z sezonu 21-22. Trochę podobne do poprzedniego, ale widać zmiany, no, przede wszystkim napis jest w sezonie 20-21 był taki bardziej fioletowy, tutaj mamy taki bardziej żółty, kula ziemska się nie zmieniła, tylko był tak jakby zmniejsza rozmiary. No, ale w każdym razie, taki logotyp jak w sezonie 21-22 był również używany w sezonie 22-23, w sezonie 39. No a obecnie w sezonie 40, w sezonie 23-24, tak, w sezonie 23-24, sezon 40 miał logotyp następujący. O taki, czyli podobny do poprzedniego. Napis ten sam. Jeśli chodzi o czcionka, to logotyp się nie zmienia. Tyle, że zmieniło się tło. Nadal jest kula ziemska, tylko że nie na środku, nie w centrum, a z prawej strony, tak z boku. No i mamy w tle kosmos. No i tam widać promienie Słońca, czyli naszej najbliższej gwiazdy, najbliższej nam. No i tak wygląda logotyp sezonu 40 za 2023-2024. No i na tym chwilowo kończy się historia logotypu teleturnieju Wabank w Stanach Zjednoczonych. No ale to dopiero Stany Zjednoczone. Przed nami jeszcze inne kraje, na które Was serdecznie zapraszam. Za dzisiaj Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!